Witam, witam serdecznie. Zgłoszę dwa karo. Nie jest brak starszej czwórki, bo ja nie gram na preferencje starszych czwórek. O, dobrze, że zgłosiłem kara, bo też bym powiedział cztery piki. I pięć pików kontruje, jak stąd do Władywostoku. Kiery idzie 7. Dama karo powinna być po prawej. Jedno karo miał, no to zabieramy temu jeszcze. Jedno karo miał, pików to nie liczymy. Kto może mieć damę tref? Spróbujmy to rozliczyć kierami. Walet kier może być tylko tam, zostawiamy. A tu był walet kier, ale numer. No to szukamy damy tref po lewej. To resztę biorę. Druga dama tref. No, nieprawdopodobne w ogóle. Wygraliśmy 4 za 5 karą. A 6 kierów nie było. Tamten miał worek pików. 10. No 2 bez atu. Bardzo lubię to otwarcie. Trzy trefle, konwencja barona, trzy piki, mam czwórkę pikową. Trzy bez at, a mój ma czwórkę kierową. Jakbym miał dziesiątkę kar, to mi się nie zasmucił. Wis trefla multu nieprzyjemny. Policzmy, ile lew bierzemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Więc troszeczkę go skróćmy. Raz go skróćmy. Jeszcze raz trefelka poproszę. Dziękuję, kochani. Muszę odegrać asa kier. Tak zwany manewr wiedeński, jeżeli chcę to zrobić. Cokolwiek chcę zrobić. I obserwujemy teraz
Mariasz kierowo obserwujemy i Mariasz pikowy. Nic nam ta obserwacja nie da. Ledwo, ledwo wygraliśmy. O! Ten ma dwa piki ma. Może ma jeszcze jednego pika. Nie miał. Wygraliśmy. Co to jest Aruś? To jest Polak? Ekspert Matfew. Matfew. Od 5 roku gra, czyli tak długo jak my. Powinien mieć króla trefla trzeciego. Nie ma. Dostał lewe na wiście. Wist sprzyjający. I trzeba puścić 10 trefl w koło natychmiast. Jak weźmie treflowych 5 i karowe 2, to 7, to mu wystarczy. Damka i 10 trefl w koło natychmiast. Bardzo dobrze. Waleta bić. Wrócić kierem. Kierem wrócić. No, nie karem, koleś. Gdzie karem? Chyba, że rozpoznał Arusia, że Aruś ma karo. I... Dawaj. Dlaczego nie zabił asy i nie impasował trefly? Szóstka trefl. I Aruś powinien puścić. Poranego. Damę kier zostawić na dojście. Szóstka trefl. Aruś puszcza. Dziewiątka. I nie ma czym dojść. A tak byłaby dama kier na dojście. Ajajajaj. Nie można z nim tak licytować. Nie można. Jak na drodze trzeba stosować zasadę ograniczonego zaufania. No już jest bez raz. Za kiepskie trefle miał. Co prawda powinien mieć 7. No a stref nie wziął. Wziął! No ten hac bardzo ładnie puścił trefla w pierwszej lewej, nie nadbił. Jakby nadbił, byłoby po wszystkim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zabawimy się, będziemy licytować kiery. Nie będziemy skakać. Zobaczymy, co Aruś na to. Jedno kier. Mamy przegrywających raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7 lepszych grających, mamy 6 lew z ręki. To są 4 lewy. A ten skąd ma na 3 bezatu? Skąd ten ma na 3 bezatu? Musiałem tego mojego usunąć. Na co on kontrował? No. Jak mawiał Jędruś, z czym nieboszczyk kontrował? Datku wispikowy kład. Nie, nie kład, ale. Richard Hank, doświadczony. Ręka nieciekawa, szczególnie po otwarciu. A w kiery byśmy oddali karo, dwa trefle i dwa kiery. 8 lew braliśmy w kiery. Aruś otworzył trefl? Aruś, ty otworzyłeś trefl? A, bo to ja wziąłem lewe. Z czym ty, Aruś, otworzyłeś trefl? Z dublem trefl, Aruś? Lepszy młodszy, czy Maruś gra? Ekspert, Matchew. 3000 loginsów, kompatybilnie gra.
Iście raz w kiera. Dał mi dwie lewe. Wezmę je. I zagram w trefla. Wszyscy mają trefle. No i co, golf? Masz trefle. Dowcipny Aruś otworzył lepszy młodszy. Uznał, że to jest lepszy niż to. No trudno. List treflowy kład. O! Zapytał go, że na 11 punktów open. Uciekł mu. No widzisz, Aruś, to nie ja dziwnie na ciebie patrzę, tylko przeciwnik uciekł ci. No dawaj, Aruś. Aruś, nie odpisuj, bo już nie masz komu. Ekspert Matchew. Ciekawe, co znaczy mat, a co znaczy hef. Miał dwie starsze czwórki, cwaniaczek. No dawaj, Aruś. Nie bądź taki cwany, Aruś. Nie zagrasz dwóch kierów. No trzy kiery to co innego. I wistuję w karko. Nie mogę wistować, ponieważ wist ekspercki jest w dziewiątkę trefla. Do króla partnera. Gorzej, kiedy parter ma damy z dziesiątką. Albo samą damę bez dziesiątki. Daj króla. Ma. I odwróć trefla. Nie wpika. W trefla odwróć. Dziwnie wziąłeś lewe. Odwróć w trefla. No zdziwiony jesteś. No bardzo dobrze. No i co, Aruś? Przeszarżowałeś, Aruś. Oddałem ekspercki wist. Damkę daj. Oto reszta Arusia. O, proszę, jak mi trafia. No, stół dobry.
Stół dobry, Aruś, ale leżysz i kwiczysz. Przecież kara dobre, Aruś, co ty? Atutów już nie mamy. No. Ale żeśmy ich położyli. A ten mój czemu nie powiedział dwa piki? Powiem jedno kier i rozejrzę się, co w tamtym rozdaniu było. Oddawaliśmy dwa kiery. To dużo kar. Braliśmy cztery treflowe i pięć pikowi. To zupełnie przyzwoicie by było. No to muszę powiedzieć cztery. Aruś, nie przeszkadzaj mi, bo chcę zagrać w kiery. Już przeciwnicy nie mają nic do powiedzenia w tym rozdaniu. Ktoś zgubił piki. W trzech mają 12 pików. Bardzo ładny wist. Tylko żeby w karo nie odwrócił. Oddam tylko jednego kiera. No damkę daj, Aruś. Aruś, daj damkę. Ten nie. Dziękuję ci, Aruś. Co mam do oddania? Kiera. To gramy w kiera. A tu był as. Spod asa atu. No patrzcie. I walet. Kier jest dojściem. Pięknie. Teraz możemy bezpiecznie zagrać trefla. O tak, Aruś. Jedną oddałem. I na trefla wyrzucę, proszę bardzo. No trudno. Nie bij. Dwa kara wyrzucę na trefla. Aruś, nie bij. Ile tych trefli poszło? 5, 6, 7, 8, 9. Zostały im 4 trefle. No trudno. Daj, Aruś, trefelka. Nie wstydź się. No. I jeszcze jednego, Aruś, daj. Daj, Aruś, trefelka. Jeszcze potrzebuję karową. Aruś. No dziękuję ci. Trzeba było piki wyrzucać, nie karę.
Ale wychodzi na to, że mam 10 lew. No i co, Aruś, po co odrzuciłeś trefelka od króla? Ty, Aruś, różne numerki robisz. I stawiamy, gramy na, że Aruś ma asa. Karo. To inaczej nie można. Damkę podłóż, Aruś. Nie masz? Kto ma damkę, Karo, Aruś? Piki wyrzucasz, Aruś. Albo ty piki trzymałeś. Oj, oj, oj. Tu jest damka, Karoś. To dobrze miałem, że na asa grałem. 11. No pięknie gram w tego brydża. Ostatnie rozdanie gram. Mam taką kartę. Uciekł Aruś. Dlaczego Aruś uciekłeś? Tak fajnie się z tobą grało. Początkujący 5000 loginsów. No pięknie. Przez 8 lat to jeszcze ten sam czy jakiś inny? Prywatny z Turcji. Już nie początkujący. No steimen, no transfer. Classic Bridge. No pięknie. Zobaczymy, co to jest Classic Bridge. A jak klasyczny jednokier. Kto ma piki? To pun musi być napakowany. Pun musi być napakowany. Kontra, co to znaczy? Ma czwórkę pikową? Rossi, to jak to się zmienia w kalejdoskopie, to Rossi z Rosji, ekspert z Bułgarii. Aha. Ty pik, spasuj golf. A trzy kiery. To ja cztery kiery, a cztery piki w łeb. A cztery piki puna w łeb. Z kontrową. To co on? Ostatnie rozdanie, można zaszaleć. A to w łeb. I Wis idzie w kiera na skrót, bo mój powinien mieć cztery piki. I może mój ma króla kier? Asa trzeba położyć Rossi. Bij. I dawaj w karo. Pięknie. Pięknie. Damę też masz, Rossi? Czy przebijasz? Masz. No to daj trefelka. Już jest bez raz. Ktoś rekontrę dał? Kto tu dał rekontrę? O! Dlaczego nie w trefelka? Nie wie, on nie wie, że dziewiątka dobra. A dlaczego golf nie zagrałeś w trefelka? Miał cztery piki mój. A kto ma kiery, ten zbiera ordery.
Mam kartę, to zagram. Nie mam karty, to podziękuję. No w kiery trzeba było grać na skrót, tak. No to dziękuję ślicznie. Dziękuję za uwagę.